Witam serdecznie, nazywam się Błażej Kowalkiewicz i reprezentuję firmę Stowaris, autoryzowanego dystrybutora profesjonalnych rozwiązań IT. Konwencja naszego podcastu jest banalnie prosta, czas trwania to 15 minut i zaczynamy nagrywać od rozpoczęcia wypowiedzi zaproszonych ekspertów. Pod koniec ubiegłego roku. Nawiązaliśmy współpracę z firmą CryptoMage, polskim producentem rozwiązań NDR. Dlatego do naszego studia nagraniowego zaprosiliśmy eksperta z tej firmy, Katarzynę GIT. Witaj, Katarzyna. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Razem z nami w studiu jest również Michał Sobieski, produkt manager z Towarzyst, który zajmuje się rozwiązaniami właśnie CryptoMage w, w naszej ofercie. Cześć, Michał. Cześć, Może i witam Państwa. Z uwagi na to, że rozwiązania Kryptomage są nowe w naszym portfolio, to zarówno dla pracowników z Towers jest to nowość, jak również dla naszych klientów. Więc może zacznijmy od krótkiej charakterystyki y, opisu samego producenta. Więc może, Kasiu, może ty byś rozpoczęła, kiedy firma w ogóle wystartowała i czym ogólnie się zajmujecie? Firma Cryptomage powstała w 2016 roku. Jesteśmy polską firmą z siedzibą we Wrocławiu i w Warszawie. Mamy też powołaną spółkę zależną w Stanach Zjednoczonych. Specjalizujemy się, tak jak powiedziałeś, w rozwiązaniach określonych jako NDR, czyli Network Detection and Response. To są narzędzia do analizy ruchu sieciowego i wykrywania ataków, przede wszystkim niesygnaturowych. Nasza firma ma charakter pure play. To oznacza, że nasze rozwiązanie, nasza sonda sieciowa Cryptomage CyberEye, klasy Network Detection and Response, jest jedynym produktem naszej firmy. Co oznacza, że jesteśmy dosyć wyspecjalizowani w tym, co robimy. Dobra, a Michał powiedz może, ty masz taką wiedzę, dlaczego Stowarzys w ogóle nawiązało współpracę z firmą Cryptomage? Ponieważ no, mamy już w ofercie sondy ruchu sieciowego, jesteś ekspertem, specjalistą, parę podcastów już nagraliśmy na ten temat. Więc czemu wzbogaciliśmy nasze portfolio? Wiesz co? E, Crypto Mage trafi do naszej oferty, e, ze względu na to, że jest całkiem unikalny na, swoim, na, słysza, jest unikalny na rynku pod tym względem. Ze względu na to, że e, nasze poprzednie urządzenia w ofercie, jakieś Allegro Paket, sądy e, Kubro e, i podobnych producentów, to jest inny rodzaj urządzenia. To nie jest NDR. Eko-dedykowane rozwiązanie tego typu. Ze względu na to, że nasze sądy głównie zajmują się powiedzmy analizą sieci pod względem wydajności, a niekoniecznie pod względem takiej retroaktywnej, retro, retroaktywnego badania sieci pod względem ataków z zewnątrz, czy jakichś brakujących protokołów, czy złych adresacji, tego typu rzeczy. W naszym przypadku badamy to pod względem samej wydajności sieci, samego e, ruchu, ale działamy też trochę w inny sposób niż sam kryptomagez to, co Katarzyna powiedziała przed chwilą, nasze urządzenia działają na zasadzie sygnatur ataków, sygnatur plików, sygnatur błędów, a w przypadku kryptomarza jest to coś nowego, działają na zasadzie bezsygnaturowego wykrywania. Zdaje się, używają AI. Faktycznie wykorzystujemy sztuczną inteligencję i wykorzystujemy uczenie maszynowe. I myślę, że ciekawą informacją będzie to, że nasze rozwiązanie powstało od zera w naszej firmie. Czyli od pierwszej linijki kodu zbudowaliśmy wszystko. To nie jest rozwiązanie open source'owe, korzystamy tylko z własnego kodu, z własnych rozwiązań. Rozwiązanie zawiera w sobie kombinację zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego i analizy niskopoziomowego ruchu. Tak, jak mówiłam, to są autorskie algorytmy. Posługujemy się również statystyką, wyższą matematyką, uczeniem nienadzorowanym, także regresją, profilowaniem behawioralnym i big data mining. Dobra, parę razy tutaj wspomnieliśmy o, o takim skrócie NDR. Może tak dla usystematyzowania wiedzy naszych słuchaczy, no i moich również, warto wspomnieć, czym jest to rozwinięcie NDR, czym są rozwiązania klasy właśnie NDR. Można powiedzieć, że wykrywanie i reagowanie w sieci, czyli NDR, to są rozwiązania stosowane przez zespoły do spraw cyberbezpieczeństwa w celu uzyskania pełnego wglądu w znane i nieznane zagrożenia w sieci organizacji. Ten typ rozwiązań umożliwia zespołom do spraw cyberbezpieczeństwa błyskawiczne uzyskanie informacji o bieżących działaniach w sieci przy użyciu wspomnianego już uczenia maszynowego i, i sztucznej inteligencji te rozwiązania zapewniają pełną widoczność sieci poprzez dublowanie ruchu sieciowego i analizowanie go pod kątem anomalii i zagrożeń mhm. tak jak mówiłeś niesygnaturowych nie korzystają z, najczęściej nie korzystają te najlepsze nie korzystają z baz danych z których też mogą korzystać cyberprzestępcy Rozwiązania NDR pomagają w budowaniu kompleksowej mapy widoczności w czasie rzeczywistym, co jest bardzo istotne. To, co jest też ważnego, to co Katarzyna powiedziała, to to, że ze względu na to, że to urządzenie jest koniec końców samodzielnym rozwiązaniem, jeżeli dobrze pamiętam, możemy je też montować w. W środowiskach, które nie mają dostępu do baz zewnętrznych, do internetu zewnętrznego, więc w sytuacji, kiedy masz na przykład środowisko typu wojsko, środowisko typu na przykład sieci industrialne, one też nie powinny mieć dostępu do urządzeń z zewnątrz, bo na przykład chcemy odciąć je od, od ataków, od możliwości ataku z zewnątrz, ale tak czy siak chcielibyśmy cały czas mieć wgląd do tego, co się dzieje w sieci, ze względu na to, że na przykład któryś z pracowników mógłby przynieść zainfekowany pendrive albo coś takiego. Chcemy mieć możliwość. Reakcji e, takiej wewnętrznej w każdej sieci, bez potrzeby korzystania z zasobów zewnętrznych. Jedynym rozwiązaniem w portfolio Cryptomage jest, tak jak Katarzyna wspomniała, e, Cryptomage CyberEye. To może króciutko byśmy scharakteryzowali przewagi tego rozwiązania nad konkurencją oraz ogólny zarys całego rozwiązania, jakie ma funkcjonalności. Naszą jedną z większych przewag jest to, że jest to nasze autorskie rozwiązanie, stworzone od podstaw. Istotne będzie to, że sonda Cryptomage Cyber rejestruje tylko i wyłącznie podejrzany ruch. I właściwie od pierwszego pakietu, który spowodował incydent, monitorujemy sieć organizacji w trybie ciągłym. Tam gdzie jesteśmy, tam gdzie jest wpięta sonda, monitorujemy cały czas przepływ danych. Działamy w trybie pasywnym na kopii ruchu. Jednym z ciekawszych modułów naszej sądy jest moduł, który wykrywa transmisję danych wrażliwych. Jest to dedykowany moduł RODO i jest to moduł, który odróżnia nas. Właściwie żadno inne rozwiązanie w klasie NDR nie ma takiego modułu. Co ciekawe, to jest moduł, który powstał na zlecenie jednego z naszych klientów. Powiedzieli, że potrzebują takiego rozwiązania, i nasi informatycy od zera stworzyli ten, ten moduł, co też pokazuje, na ile jesteśmy elastyczni i otwarci na propozycje ze strony klientów. Sanda, tak jak powiedział Michał, nie wymaga podłączenia, połączenia z internetem. Oznacza to też, że wszystkie dane zostają w siedzibie klienta co jest niezwykle istotne w organizacjach, które mają wysoki poziom zabezpieczenia. Mamy również algorytmy redukcji zdarzeń fałszywie dodatnich, to też jest ważne, sonda nie zalewa nadmierną ilością informacji ekspertów do, do spraw cyberbezpieczeństwa. Ale jeżeli in, na przykład organizacja chciałaby mieć dodatkowe informacje, sonda jest zintegrowana z platformą Recorded Future. Z takich informacji stricte handlowych, które interesują mnie jako dystrybutora w tej chwili, jako stowaris, jest to, że oczywiście rozwiązanie jest stricte polskie, tylko i wyłącznie, co oznacza, że mamy dostęp do języka polskiego. W interfejsie, co dla nas prywatnie nie jest aż tak bardzo kluczowe, ale w sytuacji, kiedy mamy na przykład dużą instytucję publiczną, w której prędzej czy później pojawią się pytania na tego typu rozwiązania, na rozwiązanie bezpieczeństwa sieciowego, to taka funkcjonalność jest unikalna w tej chwili na rynku. Firmy duże, potężne z tego segmentu sieci, Większości amerykańskie nie mają dostępu do, takiego, do takich rzeczy. Nie mówiąc o tym, że przez to, że rozwiązanie jest polskie, mamy też dostęp do polskich ekspertów, do polskich inżynierów, do polskich e, też handlowców po stronie producenta. Więc w razie czego, jeżeli trzeba by takie rozwiązanie przekazać, przedstawić albo zaprezentować w formie demo danemu klientowi, jest taka możliwość. Może przyjechać któryś z ekspertów Cryptomage'a i wytłumaczyć co i jak. W razie czego też będziemy kładli nacisk w tym roku na, na takie działanie, będziemy y, chcieli jak najbardziej rozpropagować rozwiązanie u swoich klientów. Dlatego, że tak jak Katarzyna powiedziała, CyberAI możesz zainstalować w formie urządzenia fizycznego. Na ich serwerze, który oni dostarczają. W tym wypadku trzeba by chwilę poczekać na dostarczenie urządzenia demo, ale jeżeli klient posiada własny serwer, to nie ma problemu, żeby ściągnąć taką instalkę do swoich urządzeń i powiedzmy przez 30 dni testować. Potem my przeprowadzimy jakieś tam, jakąś tam rozmowę z tym klientem i wyciągniemy wnioski z tego. I wtedy na, ten, na takiej podstawie klient zadecyduje, czy będzie chciał testować dalej. Albo kupić urządzenie dla siebie, czy uzna, że nie potrzebuje takiego rozwiązania i będziesz szukał czegoś innego? Z uwagi na to, że Kryptomage jest polskim producentem, rozumiem, że nie ma problemów z dostępnością rozwiązań. Tak jak jest w przypadku innych producentów, gdzie mamy duże jak gdyby, problemy nie logistyczne, ale z dostępnością komponentów. Nie ma żadnego problemu z dostępnością urządzeń. Można korzystać z sądy w formie wirtualnej maszyny. Możemy też dostarczyć serwer. Ciekawe będzie dla użytkowników to, że nasz dashboard jest w dwóch wersjach językowej polskiej i angielskiej. I to też będzie nas odróżniało od innych producentów. Jeżeli chodzi też o dostępność, to zdaje się, mamy tutaj dwa systemy dostawy sprzętu. To znaczy, jeden jest taki subskrypcyjny, na którym wypożyczasz jakby urządzenie od producenta, testujesz swoje y, tam możliwości powiedzmy przez 2-3 lata, ale potem to urządzenie z powrotem trafia do producenta. Albo możesz wykupić taką sondę stricte dla siebie i zostaje ona u ciebie dożywotnia. Okej, okay. a może teraz porozmawiamy troszeczkę o jakichś studiach przypadków, właśnie przypadków użycia. Katarzyna, czy możesz coś nam na ten temat powiedzieć? Mamy dwa obszary, w których my i klienci widzimy największe zastosowanie sondy CryptoMage CyberEye. Po pierwsze jest to monitoring bieżący w organizacji, w czasie rzeczywistym, na przykład przez zespoły z Security Operations Center wewnętrznego lub zespoły, które zajmują się bezpieczeństwem day-to-day. To jest możliwe monitorowanie za, monitorowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym, połączeń pojawiających się usług, czyli właściwie wszystko, co się zmienia w sieci. Mamy też drugi przypadek użycia sądy, czyli analiza on demand, i to jest analiza na potrzeby audytów organizacji, i którą można przeprowadzić już po wykryciu pierwszego incydentu który zagraża bezpieczeństwu organizacji, kiedy zaatakowana organizacja chce przeanalizować zdarzenie lub zidentyfikować największe zagrożenia, jakie moż, mogą wystąpić w jej sieci. A to wcześniej predefiniowane są zdarzenia, które sygnalizują na, na to, że wystąpiło jakieś zagrożenie? Chodzi o to, że skąd ta sonda będzie wiedziała, że dane zdarzenie może powodować jakieś zagrożenie, że to nie jest jakaś tam awaria, że to nie jest jakiś przypadek, przypadkowe działania nieumyślne itd. Założenie jest takie, że zadaniem sądy jest tak naprawdę zebranie informacji i przedstawienie je Tobie. Ty jako analizator danej sieci, czy administrator, powinieneś wiedzieć mniej więcej, co jest false positive, to co mówiła Katarzyna wcześniej, a co jest prawdziwym błędem. Bo na przykład z góry możesz wiedzieć, że OK, rozłączałem dzisiaj rano serwery, więc może coś się wysypało, więc będę wiedział, że to nie jest atak, tylko to jest gdzieś tam moje, moje działanie. Okej, okay, rozumiem. Także czy moglibyście mi odpowiedzieć na pytanie, co, jakich danych dostarcza sonda i co ona wykrywa, jeśli chodzi o sieć? Pytasz, co, co wykrywa Sonda, to oznacza, że mówimy o tym komponencie detection. Po pierwsze, są zdarzenia, które wykrywa Sonda z zakresu typowego dla bezpieczeństwa sieci. I CryptoMage Cyber Eye wykrywa około 100 takich zdarzeń. Może wymienię kilka najważniejszych, takich, które najbardziej interesują klientów. I to jest podejrzane zachowanie hostów, SQL injection, ataki typu brute force, działania rekonesansowe, na przykład skany usług albo skany portów i komunikacja botnetowa. Ale mamy też cały przegląd wykrywanych zdarzeń z zakresu compliance, które również mają duży wpływ na bezpieczeństwo organizacji. I tutaj oprócz wykrywania transmisji nieszyfrowanych danych osobowych, o czym już wcześniej wspominałam, wykrywamy również wystawione usługi na sieci zewnętrzne, czyli np. serwery plików, serwery SSH udostępnione na zewnątrz w wyniku złej konfiguracji firewalli i na przykład tego typu zdarzenia ostatnio bardzo często sonda wykrywa. Wykrywamy także zdarzenia związane z nieautoryzowanym wykorzystaniem przeglądarek. W momencie, kiedy polityka organizacji wymaga stosowania jednej przeglądarki, użytkownicy instalują na przykład Firefoxa, i tego typu zdarzenie sonda również, również wykryje. Też mamy szereg innych działań użytkowników wewnętrznych, które, które sonda wykrywa. I to jest na przykład podłączanie własnych urządzeń, które wiązałyby się ze zmianą Mac adresu. Ponownie, żeby ominąć politykę organizacji. I na poziomie sądy tego typu zdarzenia wszystkie właściwie są wykrywane. Oczywiście połączenia z nieautoryzowanymi serwerami DNS, albo nawet z adresami blacklistowanymi. I to jest przegląd tylko niektórych popularnych zdarzeń wykrywanych sądę. I dobrze by było, żeby Państwo mieli na uwadze, że jest ich dużo, dużo więcej. Okej okay, Katarzyna, to jeżeli wiemy w takim razie czym jest detection, to czym jest drugi człon? Czym jest respons? Jak wasza sonda reaguje na takie działania? Sonda posiada sprzężenie zwrotne w zakresie zdarzeń, które wykrywa tak, aby nie zalewać użytkownika ogromem zdarzeń, ale w jakiś sposób hierarchizować te najważniejsze. I to ma duże znaczenie dla organizacji, które nie mają rozbudowanych zespołów do spraw cyberbezpieczeństwa, ale jest to na przykład jedna albo dwie osoby. Sonda bezproblemowo i błyskawicznie integruje się z całą infrastrukturą bezpieczeństwa klienta. I tutaj głównie mówimy o systemach klasy SIEM albo UEBA. Mamy też możliwość aktywnego blokowania ruchu sieciowego poprzez np. wysyłanie komunikatów resetujących połączenie. Sonda automatycznie zrzuca też ruch sieciowy w formacie pickup do dalszej analizy. I zawsze to będzie jakaś próbka ruchu zapisana, tak żeby można było analizować dane zdarzenie, jaki miało wpływ na bezpieczeństwo organizacji. Sąda udostępnia także cały szereg raportów i notyfikacji o zdarzeniach, które występują w sieci organizacji. Poza odpowiedzią automatyczną, o której wspomniałam, mamy także szereg funkcji, które wspierają analitykę i użytkownika sądy w analizie zdarzeń. Często użytkownicy, klienci chcą zobaczyć te zdarzenia i przeanalizować, co tak naprawdę się wydarzyło w sieci. W związku z tym, po pierwsze, udostępniamy algorytm scoringu ryzyka zdarzeń i urządzeń. Dzięki temu analityk może się skupić na najbardziej istotnych zdarzeniach oraz na najbardziej aktywnych, najbardziej ryzykownych urządzeniach sieciowych. Po drugie, jest też cały szereg funkcji, które pomagają zanurkować w takie zdarzenie. I głównie to polega na dostępie do pozostałych skorelowanych metadanych. A sonda jeszcze umożliwia na przykład inwentaryzację urządzeń czy inwentaryzację usług sieciowych. Tego typu raport jest bardzo przydatny w przypadku jakiejś dalszej analizy po swojej stronie. Można na przykład trzymać bazę swoich usług i wiadomo, powiedzmy, że póki ty, jako administrator, nie wymusisz zmiany jakby swoich zasad to na przykład wszystkie usługi powinny zostać takie same. W sytuacji, kiedy pojawi się nowa usługa, powinien zostać o tym poinformowany i powinieneś dojść do tego, co się wydarzyło, dlaczego ta usługa powstała, bo na przykład może być to usługa z oprogramowania, który został zainstalowany bez twojej wiedzy, wbrew twojej woli i na przykład komunikuje się z obcym serwerem. Słuchajcie, myślę, że powinniśmy powoli zmierzać do końca. I tak przekazaliście olbrzymią dawkę wiedzy dla naszych słuchaczy. Dla mnie również. Właściwie większość rzeczy było dla mnie nowych. <laughs> Dobrze, w każdym razie, jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania, no to my zachęcamy ze strony Stawarys do kontaktu z nami. Katarzyno i Michale, dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Jeśli będą Państwo mieli pytania dotyczące rozwiązań CryptoMage, jak również analizy ruchu sieciowego czy też cyberbezpieczeństwa, to oczywiście zapraszamy do kontaktu ze Stowaris w zakładce na naszej stronie, zakładka Kontakt. Tam znajdziecie Państwo kontakt do wszystkich naszych handlowców, jak również kontakt bezpośrednio do Michała Sobieskiego, który razem dzisiaj z nami był w studiu.